Kierunek turystyka rekreacja należy postrzegać nie tylko jako realizację marzeń o dalekich podróżach, ale również bardzo kompetentnej wiedzy z branży HoReCa, czyli hotel, restauracja, catering, kawiarnie. Studenci uczą się języków obcych, kompetencji miękkich, takich jak autoprezentacji czy profesjonalnej obsługi gościa czy klienta, a także geografii turystycznej. Ta praca jest jedną wielką, niekończącą się przygodą. Każdy dzień niesie ze sobą coś nowego. W pracy hotelarza nie ma rutyny, nie ma powtarzalności. Kiedy zbyt długo nic się nie dzieje, to z pewnością jest to sen i za chwilę obudzi mnie budzik. Turystyka w Polsce będzie rozkwitać. Obcokrajowcy przekonali się do naszego kraju jako bezpiecznego miejsca, jako miejsca bardzo ciekawego i z niesłychaną gościnnością. Branża hotelarska już się zmienia. Zmienia się od kilku albo nawet kilkunastu lat. Jest bardzo duży potencjał dla młodych, którzy chcieliby pracować w branży. Wchodzą bardzo dobre marki. Przez ostatnie 10-15 lat zwiększyła się ilość restauracji, moim zdaniem kilkunastokrotnie. Prowadzenie restauracji to zdecydowanie bardziej życie, aniżeli praca. Jest to pełne oddanie, dlatego też moim zdaniem jest to wyjątkowa praca dla osób z pasją. Polska jest bardzo atrakcyjną lokalizacją, jeśli chodzi o usługi spa, szczególnie dla klientów z zagranicy, dlatego że oferujemy wszelkiego rodzaju zabiegi. Poziom tych zabiegów jest poziomem światowym. Najważniejszym wyróżnikiem kierunku turystyka rekreacja Wyższej Szkoły Bankowej jest praktyczność prowadzenia zajęć. Wykłady prowadzą dyrektorzy, menadżerowie restauracji i hoteli. Wyższa Szkoła Bankowa ma wielu studentów, którzy chcą pracować w hotelarstwie. Podpisaliśmy umowę o kształceniu dualnym. Nam zależy na tym, żeby wykształcić studentów tak, żeby byli dobrymi pracownikami. Wiem, że WSB przygotuje mnie bardzo dobrze do prowadzenia własnego biznesu. Podoba mi się to, że Wyższa Szkoła Bankowa stawia na doświadczenie i praktykę. Ostatnio na warsztatach z komunikacji ćwiczyliśmy indywidualne podejście do gości, co teraz przydaje mi się w pracy. Praktycznie na każdej specjalności na kierunku turystyka i rekreacja studenci mają okazję uczestniczenia w praktykach, stażach, wizytach studyjnych, które są nieodłącznym elementem procesu kształcenia ze względu na profil studiów. Świat jest tak ogromny, jest tak interesujący, jest tyle miejsc, o których czasem słyszymy, a no gdzieś jakieś nazwa państwa, no i co za tym się kryje? No nic. Natomiast jak się zainteresujemy tym krajem i zobaczymy, co tam jest do zobaczenia, się okaże, że to też może być powód wyjazdu.